Pilsko? Źródło zamożności mieszkańców. To znak firmowy Żywiecczyzny i gminy Jeleśnia. Urokliwe miejsce, gdzie jeszcze powietrze fantastyczne, woda czyściutka i gdzie przy dużym szczęściu można jeszcze spotkać głuszca, rysia i niedźwiedzia. Jednak, jak praktyka wykazała, do zarządzania górskim krajobrazem wystarczy umiejętność poruszania się spychaczem. Odwadze w działaniach sprzyja kompletny analfabetyzm przyrodniczy i brak wiedzy o tym, że woda całkiem niespodziewanie płynie z góry w dół, a nie na przykład odwrotnie. Że czym obficiej deszcz pada, czym woda szybciej odpływa, tym więcej wynosi ziemi, kamieni, roślin, usiłujących się ukorzenić w niestabilnym podłożu. Dobrze by było, by osoby zarządzające górskimi obszarami chronionymi przypomniały sobie z lekcji biologii i geografii, że w górach deszcze nie udają, że pada. Leje. A jak leje, to na miejscu powstają rzeki, których żywot trwa niewiele dłużej niż sama ulewa i w tym czasie wywala wszystko, czego korzenie roślin nie zdołają zatrzymać. Dlatego młaki, zagłębienia, korzenie wymagają w górach specjalnej troski. Czym ich więcej, tym lepiej dla wszystkich. Całkiem niżej, w samej Jeleśni, dzięki lasom, licznym górskim torfowiskom, chłonnej glebie, szybkiemu parowaniu przez rośliny, nieszczęścia już nie narastają tak gwałtownie. Woda przyhamuje, potoki nieco zmętnieją, nieco poziom wody się podniesie, ale skutki górskich ulew już nie wzbudzają niepokoju i nie niosą takich skutków. Póki co. Na Pilsku gleba jest stabilizowana przez ponad 100-letnie świerki, buki, a na Halach przez zarośla borówki. W licznych, niewielkich zagłębieniach tworzą się młaki, gdzie woda jest magazynowana, stabilizując poziom wilgotności całego obszaru. Zarośla borówki, choć tak niskie, są niewiele młodsze od buków. Na znacznym obszarze to już zresztą czas przeszły. Cieniutka tu, uboga, niesłychanie wrażliwa gleba, ułożona na warstwie łupków ilastych, głazów piaskowca, z dodatkiem kalcytu, a pod tym skalna płyta. Jak to wszystko po usunięciu gleby nasiąknie wodą, iły stają się smarowidłem i całość się zsuwa po skalnym podłożu. Bardzo delikatny system, zupełnie nieodporny na ludzką głupotę. Na Pilsku przytrafiło się jej znaczny nadmiar. Komuś strzeliło do łba, że podniesienie wydajności turystycznej z hektara narciarskiego stoku zaowocuje dalszym bogaceniem się całego obszaru. Wyrżnięto. Z braku czasu i nadmiaru zaangażowania wyłamano, wepchnięto do jarów hektary starodrzewia stojącego na drodze do dobrobytu. Część pni i karp korzeniowych przykryto ziemią, część próchnieje od 4 lat. Wraz z krzewami borówki usunięto glebę. To wszystko w samym centrum parku krajobrazowego. Dla zmniejszenia żali ekologicznych oszołomów na miejsce usuniętych drzew w asyście dziennikarzy i stacji telewizyjnych samorządowcy wraz z leśnikami uroczyście wsadzali sadzonki sosny. Innowacyjnie wsadzali, bo sosna nigdy przed tym tu nie rosła. Czym dłużej rośnie, tym bardziej jej nie ma. Zdewastowany obszar widoczny jest na tych ujęciach. Jeszcze przed wiosną 2012 roku trasy narciarskie miały taki kształt. Już latem obszar został poszerzony i tak wygląda dzisiaj.
z daleka. Czym bliżej, tym gorzej. Ciężki sprzęt rozjechał, zdewastował zarośla borówki, młaki zmeliorowano. Spieszyło się. Jeździli na skróty. Ruszyło rozległe osuwisko i sunie. Sunie, tak już 4 lata. Jęzor osuwiska to kupa gruzu prowadząca obraz katastrofy. Po każdym deszczu spod ziemi wypłukiwane są karpy po dorodnych drzewach i same pnie. Na Pilsku jęzor prowadzi osuwisko w lewą stronę, więc woda przeciska się prawą stroną projektowanego stoku narciarskiego i podmywa betonowe cokoły wyciągów. Z czasem się to zawali. Gruzowisko porasta wyłącznie pod Białem. Rośliną pierwszego stadium sukcesu. Co świadczy, że osuwisko się cały czas odnawia. Że jeszcze długo się nie doczekamy stabilizacji gruntu. Narciarze nie dojadą, turyści nie dotrą i padnie schronisko. Miejsca pracy i oczekiwane bogactwo. Stało się to, czego rolnicy dawno się nauczyli, że bez wiedzy, wyobraźni nie da się z ziemi wydobyć nic ponad to, co tam już jest. Również, jeżeli produkcją są usługi turystyczne. Póki co chciwość i głupota idą w parze. Przyroda przegrała. Stok pochłania coraz więcej pieniędzy i więcej. Woda zamiast stabilizować glebę, ją dewastuje. Inwestorzy odjadą gdzie indziej, a Pilsko się będzie regenerować po tym szaleństwie inwestycyjnych analfabetów przez kolejne 10 lata. A przecież prezentacja miała być o wodzie. W górach.